Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam cię w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos. No i co? Ruszamy w podboje nadal. Czy tam dalej w zasadzie. Mamy tego sfrustrowanego farmerka naszego. Natomiast tak, czekajcie, co ja miałem zrobić? Baranka show znaleźć. Ale tego... Nie, na razie tego nie ruszajmy. Spłata długu. To jest z tym drewnem. I w sumie moglibyśmy to zrobić. Wieża znajduje się na szczycie wzgórza, na południowy wschód od wioski. Dobra. Czyli musimy iść... On mówił, że południe to jest tam, gdzie jest chata tego... Nie pamiętam, jak on się nazywa. Sir Ramzeja? O, chyba tak, Sir Ramzeja. Więc tak też pójdziemy, ale przy okazji chciałbym trochę tych dyni stąd pozbierać. Jest taka możliwość? Nikt się nie czepi? Bo wiecie, tak mogę sobie zbierać i zbierać. Mały kołczan strzał, bierę. A to jest naprawdę dobry hajsik finansowy. Finalnie. No bo niby tak, niby nic. Ale tu po jednym, idąc ze starym przysłowiem, grosz do grosza i będzie... No jedzenie po prostu, no. Albo jakaś broń. Albo i jedzenie, i broń. Więc myślę, że warto. O! Wow! Co tu się dzieje? Co to jest? Jedna cholerna bestia mnie. A to kretoszczury są. O, to ja bardzo chętnie sobie z nich pozbieram. Niech oni ich biją. Nie chcę ich bić, tylko kretoszczura. No, dawaj. Zawsze to expik. Aha. Mi nie wpadł. No trudno. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to co robisz? A tak właściwie to co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. O! Ale tak szczerze, to jest mega... Czyn. Dobra informacja, bo to oznacza tylko tyle, że możemy robić więcej niż... I tak naprawdę możemy robić w ciul więcej rzeczy niż w zwykłym gotiku. O, topór drwala Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Bo tak, patrzcie. Wszystkiego po trochu. I finalnie wychodzi, że na prawie wszystkim możemy zarabiać. Zetnij trochę. Trociny zasypują okolice. Nic nie zostało. Kurno, no ale lagi przynajmniej dostaliśmy. Mamy też topór. Więc imo było worth it. Możemy to... O Jezu! To, żebym przeskoczył. Nie wiem, czy chcę z tymi pełzaczami, bo to chyba pełzacze są. O kurwa. Ja żartowałem, nie chcę się z nimi bić, to na pewno. Kogo my tu mamy? Feliksa. Z nim chyba nie rozmawialiśmy jeszcze. Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. A, no dobra, no to w porządku. Nie znasz mnie, ale rozumiem, że mogę sobie przechodzić tutaj koło ciebie i nic się nie stanie. Super sprawa. No, muszę przyznać, że to jest bardzo dobry i dzielny strażnik. Nie ma to tamto. Ej, mega dużo tych lag tego wszystkiego jest. I to tak, kurde, wiecie, zbieramy po trochę. Ja wiem, to żmudna robota, ale... Jakby nie było... No skądś musimy wziąć pieniądze na lepsze rzeczy. No bo albo je możemy dropić, są dwie opcje, nie? Albo możemy je dropić, albo je kupić. Jak nie możemy ich dropić, no bo jesteśmy za słabi na to, żeby sobie chodzić, biegać i w ogóle... Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Pewnie. Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. No dawaj. Daj te chwasty. Dzięki, chłopcze. Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. No i zajebiście, ej. Dobry deal, ale chciałem zobaczyć, czy na tej tablicy jest coś innego niż na tamtej. O, na pewno bełt jest. Pokaż ogłoszenia, nie.
Mapa wioski. Ale poczekajcie, bo tu mi pokazuje północ. Południowy wschód to byłoby... No faktycznie, przy chacie Sir Ramseya. Południowy wschód, czyli cały czas prosto chyba. Tak? Dobrze mówię? Północ, południe. Wschód, zachód. No. To dobra, czyli do chaty Sir Ramseya musimy się udać po prostu. I tam będziemy myśleć, co dalej. Ale w międzyczasie przejdźmy się oczywiście polami tutaj. Bo jest tu jeszcze parę miejsc i ludzi nieodkrytych przeze mnie. Co, co słychać? Słychać? Chcesz w łeb, czy w końcu sobie stąd pójdziesz? Aha. No dobra, to idę, na razie, muś. Uuu, sakwa, sakwa. A w zasadzie mieszek. I z drugiej strony też jest, widzę go. Tu już nic nie ma. Idziemy na drugą stronę po ten mieszek. Ależ mi się wdupcył do wody. Idziemy, 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 idziemy. Go, 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 Power Rangers. Bo raz, że i tak musimy iść tu na górę do Sir Ramseya, ale tutaj też w sumie nie przeszukaliśmy niczego. Więc... dobrze by było to pozwiedzać. Bo to jednak może nam dużo dać. Jeszcze tu jakiś ziomek jest do pogadania. Rasko się ma. Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi... skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? No mógłbyś zawsze w Bieszczady pojechać, także... i Korinis dobre w tym wszystkim. Czy coś tutaj jest ciekawego? O kurwa, tu są... dobra, ja nie, wypadamy stąd. Mam nadzieję, że one nie ruszyły za mną. Dobra, nie ruszyły. To git. Bo nie wiem w sumie, czy to jaszczur, czy to pielec, ale chyba jaszczur. Ale mamy tą, tego Bruce'a. Hej, ty. Jednak nie na Twitchu. Cześć. Cześć. Baranie. Chodź ze mną. Chodź ze mną. A ja pamiętam, który to był? A, on tam po prostu stał sobie przy płocie, jak dobrze pamiętam. Dobra. No to ogarniemy. Ogarniemy, ogarniemy. Czy on idzie za mną? Biegnie, dobrze, zajebiście. Zajebioza. Tu mamy jeszcze chyba coś do podniesienia, co? A nie, to jest jakiś chwast po prostu. Ale trochę żeśmy tych rzeczy nazbierali. I to mi się podoba, bo mimo tego, że wiecie, jakby nie robimy dużych postępów, ja wiem, no to trochę trwa, robimy dużo rzeczy pobocznych, ja to rozumiem, wiem, że jakby wiecie, no. Czasami chcielibyście pewnie troszeczkę szybciej fabułkę, ale ja też chcę się pocieszyć tą grą, więc ta seria będzie taka. Niech mnie, znalazłeś Bruce'a. Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Proszę, wypij za nasze zdrowie. Dzięki. Pohandlujmy. Pewnie, nie ma sprawy. Co masz ciekawego? O! Ej, kolejny kurde ma ten. Ej, fajnie. Owcza brania, skóra. Ten topór drwala swoją drogą jest lepszy niż ten kij, który mamy. To już tak swoją drogą, nie? Dobrze, że nie mam ograniczonej ilości miejsca w ekwipunku, to przynajmniej mogę się pobawić tym wszystkim. Dobra, kołczan na strzały nieistotny. No trochę tego mamy, ale nie chcę chyba na razie jednak moje nic sprzedawać. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Chyba tak, no. Chyba wyglądają. Mamy tak, 140 zł. Ja bym chciał się przejść tutaj, zobaczyć, czy tu nie ma czasami jeszcze jakichś właśnie bzów, czy czegoś innego. No i mamy, bingo. Mamy bez. Tu już nic więcej nie będzie. Jeszcze tam za drzewem pewnie będą grzyby. Więc ja bardzo chętnie się tam przejdę. Oko malutka owieczka, jak jagnię. Najsik. A tu co? O! Ziele lecznicze, sakwa. I to pielce na dole. Dobra, ale ja nie chcę się z nim bić. Niech on se tam będzie, mnie on nie interesuje. Nie chcę się z nimi bić, bo to jest bez sensu, nie? To szkoda mi strzał tak naprawdę. Ale otwórzmy sobie w ogóle te sakwy, bo mamy ich od cholery już. A ja nie chciałbym mieć tych mieszków. W zasadzie tak, bo to niepotrzebne. Ej, kurna! Ja mam 189 zł!
I tak szczerze, to mamy w pizdziet. Czy coś tutaj jest ciekawego? Uuu, tutaj jeszcze są... Kurde, kusi to, te łuki, te noże, to wszystko. Uwe! Hej! Czym się zajmujesz? Jestem wioskowym cieślą. Nazywam się Uwe. Obróbka drewna nie ma przede mną tajemnic, z czego chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Silbach, a ja chętnie odpowiadam na ich prośby. Pokaż mi swoje towary. Co on ma? Topór drwala. Wytrychy ma. Dobra, kupmy ze dwa. W sumie reszty nie chcę. No i git. I git. Ja bym tego nie zrobił. Czy co, kogoś tu jeszcze mamy? Gabriel. A co u ciebie? Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Aha. Coś mi się wydaje, że chyba opuszczałeś lekcję dobrych manier? A to dobre, chcesz mi jeszcze coś powiedzieć? Po prostu nie rozumiem, czemu nas tak traktujecie. Jeszcze masz wątpliwości? No. Z chęcią dowiem się, o co chodzi. Dobra, powiem ci, dlaczego nie lubimy takich przybłęd jak wy. Myślicie, no to powiedz. Że jak dostaliście po dupie od orków, to już wam wszystko wolno? Zabieracie nam zapasy, zabieracie nam jedzenia, kto wie, może niedługo zaczniecie zabierać nam nasze baby. Życie już zaczęliście nam odbierać. Biedak zginął przez was, jestem tego pewien. O kim ty mówisz? Jak to o kim? O Hendriku. Kim jest Hendrik? Nie znam go. Nie znam człowieka. To był dobry facet, uczciwy i sprawiedliwy. Był najlepszym wartownikiem w wiosce, ale któreś z was zaszlachtowało go jak kreto szczura. Nie mamy z jego śmiercią nic wspólnego. A Beliar, jeden was tam wie. Żadnemu z was nie ufam i nie zaufam. A teraz poszedł mi stąd, mam robotę do wykonania. Jeśli ta robota polega na tym, że stoisz kurwa i nic nie robisz... Ach, to dobra robota. Siemano, Mike. Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. Ej, już chyba z wszystkimi pogadaliśmy w wiosce. I ogółem... O! Zanim pójdziemy tam na te drwalskie rzeczy, te wszystkie... No. No tam po to drewno. Tego typu ICT, nie? To wejdźmy sobie jeszcze do Albina, bo Albin powinien zaakceptować nas teraz. Co tu kurwa Kazem robi? A, bo oni wszyscy są u Albina. No i zajebiście, no i właśnie o to chodziło. Albin, siemano. Jesteś nareszcie. No. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. No tak, no tak. Rozumiem, jesteśmy niewolnikami w tym wszystkim, no pewnie. Jak się sprawy mają? Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, no chłopie, dajże żyć, no. Widziałem, że niewidzialny pisał o tym, żeby czytać regały na książki, bo za to jest exp. Ale ja nie widziałem, żebym go dostał. Ej, faktycznie, plus 100 expa. Jak chcecie, to se zatrzymajcie i przeczytajcie oczywiście. Czyli wszystkie regały musimy odwiedzić w okolicy. A on ma w tym domu przynajmniej ze 3. Kurna, to czemu ja tego wcześniej nie wiedział? Tyle expa by już było. No ale dobra, trzeba to nadrobić, słuchajcie. To i tak jest chwilę, moment. Proszę bardzo. Cyk, pyk. Mamy kolejny regał za sobą. Na dole regały już wszystkie chyba. Chyba, że coś tutaj jeszcze jest. Nie, tu jest ta babka. Babka kucharka. Tutaj jeszcze jest coś. O, jest tu jeszcze regał na książki był. I tam jeszcze chyba obok był jeden. I mało tego, jeszcze regały na książki były... W karczmie na pewno. I widziałem je przynajmniej u jednego z alchemików. Więc dobrze by było faktycznie je zrobić. No bo tak mówiąc, wiecie. No niby nic, ale po 100 expa
I później się okazuje, że jak przeczytamy 35 takich regałów, to mamy tyle samo leveli, co wbiliśmy przez ten cały czas. Już mogę odejść od tego regału? Dziękuję. Stół do pisania. Tu pióro, można mieć coś pisać. Ej, nice! Do tego to ja nawet nie wiedziałem. W sensie... W zwykłym gotiku chyba tego nie było. Jak cicho. Jak było, to mnie poprawcie, ale według mnie nie było. Więc wniosek z tego to kwestia... tego moda. A tymczasem jeszcze z Rudianem chyba mieliśmy pogadać, co? To co to za praca? Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery, to bardzo brakuje mi takiego podejścia w klasztorze. Dobrze, sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę. O Jezus! Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne. Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania, tylko powolne przepisywanie wszystkich znaków i ikon. No. Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badanie magii. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł tak, by nikt się nie dowiedział... Ale ja nie potrafię przepisywać. Ale ja nie potrafię przepisywać zwojów. Spokojnie. Tak jak mówiłem, to naprawdę prosta sprawa. Wystarczy spokojna ręka, trochę cierpliwości i dobre oko. Poradzisz sobie. To jak? Pomożesz? Dobra, dawaj. Dobrze, bierzmy się do roboty. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju. Ale jedyny stół odpowiedni dla tego zajęcia stoi w domu Lokwara. Ten stary z rzęda z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem, więc musimy jakoś się upewnić, by nas nie przyłapał. Chcesz go wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz. A nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej nocy. Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie opowiem ci co nieco o przepisywaniu zwojów. Trzymaj to mój podręcznik. Dobra. Podsumowując, do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, będziesz potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Dobra, Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może cię usłyszeć. O kurwa. O kurwa! Poczekajcie, bo tu jest... sen, dobra, ale on mi jeszcze coś dał, nie? On mi jeszcze dał ten swój podręcznik. Nic z tego nie potrafię wyciągnąć, zajebiście. Dobra, na czwórce mamy to. Czekajcie, ja sobie to zapiszę. Bo ja wiem, jak to się może skończyć. Ja już wiem, jak to się może skończyć. Za długo siebie znam. Dobra, na spokojnie, Rudian. Damy radę, patrz. Damy radę. Mamy to. Śpi, jedziemy. Jest stół, siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Masz, te zwoje będą dobre na początek. Gdy zaczniesz odczuwać zmęczenie, daj znać, to się zamienimy. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej i potrafi wycieńczyć. Dobra. Robimy to. Tylko gdzie... gdzie jest ten stół do pisania? To jest to? A nie, tu jest. Dobra, stół do pisania. Jedziemy z tym tematem. Przepisz zwój. Lodowa strzała. Przepisany zwój do niczego się nie nadaje. Kurwa. To niedobrze. No nie, no bez jaj! O, nowy wpis w sztuce pisania. Czytania. No już z czytaniem to ja na bakier jestem. Jest problem, Jorgen. Pokaż, co zdziałałeś. Nie udał ci się żaden? Nie szkodzi. Niewielu daje radę za pierwszym razem. To co, może zmiana? Ja teraz przepiszę kilka, a ty przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście, czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie.
To krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. Dobra, albo on mi jeszcze jeden sen dał. I czemu ja go nie mogę... A, dobra, przypisuję. I na spokojnie poczekamy sobie. Dobra, mamy go. Kurna, on tak szybko wstaje? To my nic nie zrobimy w tym czasie. Lokfar prawie się obudził, ale wrócił do snu. Mamy dzisiaj naprawdę dużo szczęścia. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów, a ja popilnuję Lokfara. Dobra. Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś utrwalił sobie nowe umiejętności. Jak trudniejszego, jak nawet tamto mi nie wychodziło? A było łatwiejsze. Gdzie tu jest logika? No, do niczego się nie nadaje, dobrze mi idzie. No, no. I co, i tylko ten jeden? No właśnie, za mało składników. Aha. Kurwa. To jest przypał. Hej. Jest przypał. Nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym się zdziwił. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej bibliotece Lokfara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Właśnie znalazłem jedną z nich. O. Sądząc po jej stanie, pamiętaj jeszcze czasy, gdy Lokfar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Bez nich wiedza z tej na niewiele ci się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami magowie. Niewykluczone, że wiele z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokfar będzie pytał, to powiem, że sam ją pożyczyłem dla powtórzenia podstaw. To jak, chcesz ją? Dawaj, no kurwa, pytasz? Chętnie dowiem się co nieco o magii. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Natomiast jeśli chodzi o obiecaną nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru, przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Możesz go zatrzymać, ja już go nie potrzebuję. Tymczasem wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Lepiej będzie, jeśli Lokfar cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Dzięki. Dobra, regał książki jeszcze jest. Zróbmy to szybko. Dobra, 100. G jest, fajnie jest. Dobra, i spadamy stąd. Żeby on się nam nie obudził faktycznie na ryjcu, bo będzie problem. Ej, ale to git. O kurwa. O kurna. Dobra, zapisujemy. Bo ich tu wcześniej nie było. I oni wyglądają, jakby to Sir Ramsay wrócił z miasta. I tu się mogą dziać różne rzeczy. Więc dobrze by było, kurna, się strzec przed tym. Ochroniarz, ochroniarz, Volker! Hej! Czy nikt nie nauczył cię manier? Jestem teraz zajęty. Kim jest, kurwa, Volker? To ciekawe. Mały kołczan bełtów. O! No to nice. A mieliśmy udawać się w górę, ale tak patrzę na licznik i widzę, że będzie ciężko teraz, ale jeszcze Jorn wyszedł. Jesteś wreszcie. Co się stało? Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś. A od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota, zamówimy w sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. A i co jeszcze? Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz, miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. Tak, tak. To jest bardzo dobry pomysł, no no. Dobra. Chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię strach przed starszym bratem. Nie mam zamiaru się z tą bić. Skoro nalegasz... Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci pokazać, jak należy walczyć. O? O!
O ty kurwa gnoju. No. No kurna. No kurwa, czy on musi mnie bić wtedy, kiedy ja go biję? No. Aha, fajnie, że straciłem fokus na niego, no. A! Umieram! O! No kurwa! Jeszcze raz! Nie! O, przeszedł mnie dookoła! Oprzedł mnie! Ja pierdolę, jaki pech! One hitem przegrałem! Na tej wyspie aż roi się od bandytów i niebezpiecznej zwierzyny. Jeśli mam cię zabierać na polowania, to będziesz musiał popracować wcześniej nad swoją techniką. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. Ja też nie wiem. Lubię lekkie i wygodne bronie. Nie ma tak ciężki topór. Cięciwa i strzały. Od zawsze preferowałem kusze. Kurna. Z jednej strony lekkie i wygodne bronie, a z drugiej strony łuki i kusze. Ale wydaje mi się, że sensowny jest albo lekkie bronie, albo łuki. Więc może... poszlibyśmy w stronę łuków. Cięciwa i kilka strzał potrafią w każdym miejscu zdobyć coś do jedzenia. No. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? Pewnie, chętnie. A masz na to złoto? Ja mam. Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Tak, jak mu go ukradniesz. To wtedy może i tak. Ty, ale piekarz jest tutaj, gdzie on idzie? Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. No i co? Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet okruszków. No tak. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. No właśnie. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka. Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Ale on kurwa wymyśla, co? Boże, jak on wymyśla! Czego? Dopiero się tu zrespiłeś, gościu. Czego chcesz ode mnie? O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę. No i co? To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało. No i teraz mam go za dużo. Sam nie dam rady tego zjeść, ale pomyślałem, że mogę się z kimś podzielić. Chętnie. To jak? Chcesz kilka kurwa sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota? Dobra, dawal. Dawaj, dawaj. Wezmę to. Weźmiemy mięso. To. Przyda nam się do jakiejś misji, nie? Bo tam było mięso kretoszczura, wilka i... proszę bardzo. I czegoś jeszcze. Nie pamiętam. Ty, ale to było, miało być mięso wilka czy owcy? Wydawało mi się, że on mówił o mięsie wilka, no ale no okej. A tu co się wydarzyło, że butelki porozwalane? Ty! O kurwa, to jest krew czy wino? Nie wiem, tam widzisz coś żygo. Wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Dobra. Baw się dobrze, ale ja idę chyba jego ratować, bo on tu... nie on żyga, czy co on robi? Ej, ty. Wszystko w porządku? Jak leci? Ostatnio doszedłem do zaskakując... alkohol działa jak magia. Tylko jest od niej bezpieczniejszy. Aha. Pijesz, pijesz, pijesz.
i w końcu o wszystkim zapominasz. Aha. No genialne spostrzeżenie, nie powiem. Ty, a gdzie ten Jorn jest? Jakieś bąbelki są. A, wędkę tu mogę zrzucić. No dobra, on się ochładza, ale co ja mam tu więcej znaleźć? Przecież tu chyba nic nie było. Czy było? No, nie widziałem, żeby tu cokolwiek leżało. Chyba, że tutaj na samym końcu... No nie. No nie ma tu nic. Ale wpis się przynajmniej zaktualizował, czyli znaczy to tylko tyle, że możemy iść do niego pogadać. Yo. Hej. Mam wszystkie butelki są puste. Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Ja nie wiem, ty chyba nie powinieneś pić, stary, w tej sytuacji, no ale okej, no skoro tak mówisz. Czekaj, chata Kurta to jest ta, nie? I co? Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. Dobra, dobra. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Gdzie jest Kurt? Dobra, no nie pytajmy o tego Kurta. Jeszcze regał książki mamy. Więc zróbmy sobie ten regał. Głupcem jest ten, kto sądzi, że zręczność pozwoli być sprawniejszym złodziejem. Bla, 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 bla. Dobra, Jorn idzie spać, widzę. Natomiast słuchajcie, my sobie zakończymy tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam też do wspierania go. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!